Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Karol z kanału The Farmer. Kochani, dzisiaj zajmujemy się między innymi naprawą tej oto usterki. Niby nic trudnego, ale trzeba to zrobić. Więc trzeba się będzie położyć pod ciągnikiem i po prostu z drugiej strony założyć taką samą śrubę jak ta tutaj, widoczna na filmie. Tak więc zapraszam na oglądanie. Dobra, śrubę mam, klucze mam. Więc teraz muszę się tu wcisnąć jakoś pod spód. Okej, tak. Tak. Paczka dalej. Okej, w miarę to widać. Okej. Udało mi się to wszystko na tyle naprostować, że powinno być dobrze. O, ładnie pasuje. Tak. A teraz, panie kolego, nakrętka. Jest okej. Mites. Tak. A jest trochę niewygodnie tutaj. Dobrze. Dobra. No dobra, wszystko ładnie się założyło. Dokręciło, więc tą sprawę mam już z głowy i teraz trzeba by się stąd pomału wyciągnąć. Tak więc widzimy się przy następnej robocie. Witajcie moi drodzy, co do ciągnika to na dzisiaj już koniec. Ja w międzyczasie wysprzątałem sobie troszeczkę w warsztacie. Jak widzicie też na stole leży już kolejny pacjent, jest to wałek od kosiarki bijakowej. Trzeba będzie w nim wymienić dwie kanabitki i co jeszcze, no przesmarować go, zobaczyć czy tam nie jest powybijane, nie powybijane są spożnie, takie tam wiecie rutynowe sprawy, więc w związku z tym zapraszam was na jutrzejszy dzień, cześć! Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym dniu prac, tak jak mówiłem wczoraj, dzisiaj zajmiemy się przeglądem i smarowaniem tego wałka, więc póki co tutaj brakuje kanabitki, trzeba założyć drugą, nową. Ta z kolei, no, tu próbowałem smarować, ale ona nie przepuszcza smaru, prawdopodobnie jest zapchana, więc też chyba ją wymienię, więc biorę się do pracy, kochani. No i co, miłego oglądania. Już wziąłem się za wymianę tych kanabitek. Zobaczymy, czy ta będzie tutaj pasowała. Powinno być dobrze. Tak, pasuje. Jak najbardziej. Dobra, tu jeszcze z drugiej strony. Okej. Dobra, teraz to podokręcę kluczykiem. No to się trochę krzywo kręciło. Dobra, tak, w ten sposób. Dobra, jedno jest. Druga jest gotowa. Tak. Dobra, kanabitki wymienione, teraz smarowanie. Dobra, wałeczek mamy już nasmarowany, wszystko ładnie wysuwa się i rozsuwa, tak jak powinno być. Lozów tutaj nie ma zbytnio, to jest w zasadzie roczny wałeczek, w zasadzie nowy,
No ale chciałem to sprawdzić, bo ta maszyna została osiadka bijakowa, no miała bardzo dużo pracy w zeszłym roku. I po prostu tak, jak to się mówi, chciałem zobaczyć, jak to tutaj wygląda, ale nie, źle. Luzów nie ma, smar ładnie przeszedł. Wymieniłem te dwie kanabitki, więc można teraz działać dalej. Witajcie moi drodzy po przerwie. Bajek od kosiarki bijakowej został już nasmarowany i odłożony w swoje miejsce, czyli do kosiarki bijakowej. A na warsztat wjechał właśnie nowy pacjent, czyli Volvo S80 z rocznika 2002. Usterka w tym samochodzie jest taka, że zerwała silnika do otwierania przedniej miaski. No i tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek i jednocześnie zaprosić Was na kolejny, który będzie związany właśnie z wymianą linki w tym samochodzie. Kochani, buziaczki dla Was, pozdrowienia i zapraszam na kolejny odcineczek, więc cześć!